Witam Was bardzo w grze Omsibus Simulation. Tutaj widzicie mój autobus, który stoi na Wyszesławie. W Wyszesławie odjeżdża linia numer 59 w kierunku do Plac Rodla. Przechodzimy do kabiny za pomocą przycisku F1, a następnie za pomocą klawisza E włączamy elektrykę. I tym samym włącza nam się Ibis. Jest to linia 59 i ona jedzie z Wiszesławy na plac Rodla. Zawsze przed linią najpierw wciskamy 0. Następnie numer linii 59, jeżeli by to było 57, to 057, a następnie 20. Jeżeli by to była linia numer 0, 50, jeżeli by to była linia 57, to byśmy nacisnęli 0, 57, 00. Jeżeli linia 68, to 0, 68, 00. I akceptujemy. Już nam widać, że akceptowało linię. Wcześniej oczywiście wybraliśmy brygadę i linię. Teraz tylko musimy zaprogramować Ibis. Widzimy, że mamy już linię wpisaną, ale nadal brakuje kierunku. Musimy mieć kierunek na plac Rodla, ponieważ jedziemy z Wiszesławy w kierunku placu Rodla. Musimy więc mieć na wyświetlaczu napisane plac Rodla. Tego wracamy do kabiny i przechodzimy na road. Dajemy na road 01, dlatego że z Wiszesławy na plac Rodla jest 01, a z placu Rodla na Wiszesławę jest 02. I dajemy OK. Już nam pisze plac Rodla. Oprócz tego jeszcze jest ciel. Ciel to jest numer linii 59 i kierunek, ale bez zera. 1, czyli bez road. Jak jest road? 01, tak w przypadku ciel jest 591. Linia 05900, road 01, ciel 591. Jeżeli byśmy jechali w przeciwnym kierunku, by było linię 05900, road 02, ciel 592. Jakbyśmy jechali z placu Rodla na Wiszesławę. OK. To akceptujemy. Plac Rodla. Mamy już rozkład jazdy. Za pomocą spacji wracamy na widok na wprost. Za pomocą przycisku obok literki M na prawo, drugi klawisz, jest to nawias w prawo. Zwalniamy hamulec, a za pomocą przycisku M uruchamiamy motor. Włączamy przycisk D, żeby dać skrzynię D. Tutaj widzimy, że mamy 16, jesteśmy 16,8 minuty przed odjazdem. Dlatego ja oczywiście w zegarze przesunę nieco zegar, żeby było tak gdzieś minuta do odjazdu. Niestety to nie wyświetla mi przez to. I będzie z tym problem. No ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Ok, została nam minuta 4. Hamulec ręczny zwolniony, drzwi zamknięte, hamulec przystankowy też nie działa. Ok, dajemy spację z powrotem. Przepraszam, to mój pierwszy wymiar, to jestem dzisiaj pod wpływem, ale zaprezentuję Wam, jak się jedzie. Ja steruję za pomocą myszki, dlatego wciskam O, to mi przełącza na tryb myszka. I dajemy myszkę do góry. I autobus tam pięknie odjeżdża do przodu. Ludzie niestety już idą, sobie najlepiej na przystanku zaprogramować Ibisa. Zaciągamy przystankowy minusem i otwieramy drzwi. Jest to na klawiszy numerycznej gwiazdka i poprzeczna pałeczka. I ukośna pałeczka.
Mam włączone bilety, więc muszę też sprzedać te bilety. Co się tak? Ich habe einen falschen Fahrschein von Ihnen bekommen. Wydrukowałem ten bilet. Ma być normal. Wybrałem tu za reszty. Ale dobra, tu mamy 0. Czyli już czas odjeżdżać. Dajemy z powrotem na widok na i ruszamy. Mam nadzieję, że mi nie tnie. Ludzie przeklinają, jeżeli idziemy za ostro, to ludzie strasznie przeklinają. Mamy wciśnięte informacje, gdzie mamy jechać. Następny przystanek. Świętojańska na żądanie. Muszę skorygować kibis. Halo. Ponieważ wyświetlił mu już następny przystanek, a jeszcze nie pojechałem na tego. Tutaj gościu chce bilet, to mu go sprzedam. Daję 5, więc mu wydam 2,30. Tutaj gościu to samo, tutaj normal. Tak. 2,30 reszta. Ok. Zamykamy drzwi. I ruszamy. Kibis jest skorygowany, więc będzie mi następne przystanki, bo tak jak trzeba. Autobus pięknie się zbiera. Następny przystanek. Świętojańska na żądanie. Tutaj ludzie, właśnie widzimy przystanek na Świętojańska na żądanie. Mamy opóźnienie 0,6 minuty, czyli to jest mniej więcej 30 parę sekund. Nie widzimy nikogo na przystanku, chcieliśmy, żeby nam coś wyczało, więc przyspieszamy. Ale nie zatrzymaliśmy się na przystanku, więc nie otworzyły się drzwi, nie zamknęły, więc system nie poinformuje nas o następnym przystanku. Więc za przejazdem kolejowym to zrobimy. Zwalniamy. Ok, wolne. Jedziemy. Możemy oczywiście się rozłączyć na boku także w inny sposób, za pomocą strzałeczek obok klawiatury numerologicznej. Za pomocą przyciskania informujemy o następnym szpital przystanku. Golęcin. System to robi automatycznie w przypadku tego autobusu, ale jeżeli na przykład nawet nie zatrzymamy się na przystanku na żądanie, po prostu system po prostu nas o tym nie poinformuje, ponieważ nie stwierdzi zamykania, otwierania drzwi. Więc zrobimy to za pomocą przycisku Q. Przepraszam, jeżeli mówię w dziwny sposób, ale już wbiłem chyba ćwiartkę Johna Walkera i jestem troszkę pod wpływem. Wcześniej były 2 piwka, więc mam prawo nie mówić jak powinienem. Widzimy przystanek, zmniejszamy, mamy nadal 2/10 minuty opóźnienia, to widzimy to na wyświetlaczu tym żółtym.
przystankowy w pierwszej, drugiej drzwi. Mogę. Halo. Mamy trochę ludzi. Tak. Tu mamy system. Ktoś tu chce bilet. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte, bitte. Same dekadówki. Okej. Okay. Eine Tageskarte, bitte. Jeszcze jeden. To co kierowcy, nie? Oczywiście tą funkcję można włączyć, ale okay. Uważam, że jest bardziej realna. Tu podgląd z innej kamery. Mamy 1,5 minuty spóźnienia według odpowiedniego rozkładu. Następny przystanek. Gocławska. Tego trochę nadrobimy, już mamy tylko minutę spóźnienia. Widzicie to świetnie na wyświetlaczu po mojej prawej stronie. Na samym środku tego wyświetlacza piszę plus 07. Czyli już mam tylko 07 minuty spóźnienia. Już nie jest najgorzej. Ale już widzę przystanek, powoli zwalniamy. Autobus wyhamowujemy. Staramy się przynajmniej dać na luz. Hamulec przystankowy, jednej i drugiej drzwi. Oczywiście mam to na klawiaturze odpowiednio rozpracowane. Autobus jest moim zdaniem świetnie zaparkowany. Może nie super blisko krawężnika, ale mimo to. Też mam bilety. Dobra. Za pomocą 7, lewy kierunkowskaz. Za pomocą 9, prawy. Tylko uwaga, jeżeli nie zrobimy przycisku wyłączającego kierunkowskaz, jesteśmy zmuszeni w pełni obrócić kierownicą i jak najszybciej wrócić. I jedziemy. Jeżeli macie jakiś przystanek na żądanie, to jest zapowiedź. Jeżeli tego przystanku nie zapowie, to musicie zinterpretować to na pomocą klawisza klucz. Następny przystanek. Bogumińska na żądanie. Nikt nie stoi, nikt nie żąda. Jedziemy dalej. Autobus pięknie przyspiesza, w końcu to nasza polska marka Solaris. A tekstura jest zrobiona przez jakiegoś Niemca. Jedziemy około 70 na godzinę, zwalniamy, bo już widzę, że tutaj jest ciekawie, korek jak cholera. Następny przystanek. Ogrody przyjaźni na żądanie. Na przystanku ogrody przyjaźni. Zaliczyliśmy krawężnik. Zdarza się to nawet najlepszym kierowcą. Ktoś wsiadł, miał bilet, więc nie będzie kupował.
minutę spóźnienia, nie wiem kiedy, jak i gdzie. Tego gonimy. Ja tymczasem się napiję. Następny przystanek. Chorza. Lekko. Mam piersiówkę żonie Walkera. Autobus niestety szybko jedzie. Trochę mi tnie grafika. Przystankowy, pierwsze, drugie drzwi. Klawisze numerologiczne, jeżeli ktoś gra w tą grę, to bardzo dobrze wie, które to są. Pierwsze drzwi to jest ukośnik, a drugie drzwi to jest gwiazdeczka nad dziewiątką i nad ósemką. Obydwa te klawisze. Czyli przystankowy to jest minus, kierunkowskazik. Mamy zielone, nie ma tak zielona fala. No i żółte się zrobiło, ale to nie szkodzi. Zdążyliśmy. Jedziemy. Następny przystanek. Jana z Czarnolasu. Mamy lekkie spóźnienie, ale to jest w granicach normy. Spokojnie. Wyluzowanie z lekkim hamowaniem. Minus, ukośnik, gwiazdeczka. Za złoty 70 zostanie, znaczy za markę 60, ale mniejsza z tą. Nie pamiętam ile mi dał, 2, 3, 30, trzeba mu wydać. Ok, zamykamy drzwi. To jest przystankowy. I jedziemy dalej. Mamy zielone światło. Wykorzystujemy w pełni. Osobiście mój ojciec jeździ. Komuny paryskiej. Osobiście mój ojciec jeździ Solarisem po Wałbrzychu. Niedawno zakupiono autobusy i przyznał, że mają świetne przyspieszenie i w ogóle żółte mamy światło, ale przeskakujemy. Jesteśmy przed czasem lekko, ale tylko 0,2 minuty, więc to stracimy na pewno na światło. Tak wygląda nasz autobus. Daleka. Red Bullik. Nie przejmujmy się tą osobą siedzącą parę metrów nad dachem. To po prostu różnego typu długi. Nie do opracowania. Tym się po prostu nie przejmujmy. Tu mamy kierunki na poszczególne linii. Z prawej zawsze wjeżdża 57. Następnym razem postaram się pokazać wam na innym autobusie przejażdżkę na tej linii. Może na Jelczu M120 z manualną skrzynią biegu. Bardzo ciężki do opanowania autobus. I
bardzo często się nim spóźniam. Widzimy, autobus w ogóle jest fajny, jest bardzo ciężki i jest strasznie kratkożerny. Ale jeżeli zrezygnujemy na przykład z ruchu ulicznego, to mamy naprawdę świetny sprzęt do pojeżdżenia. Jedziemy. Następny przystanek Wilcza Wiadukt. Jest 40, a za chwilę ludzie zaczną wariować z tyłu. Zawsze wariują, jak człowiek za szybko tu jedzie. Ale jak na razie nie jest tak źle. Mamy Wilcza Wiadukt. Następnym razem przejdziemy się linią 57, ale z użyciem być może solarisa 10-metrowego, ponieważ bardziej się on nadaje na tamte wąskie osiedlowe uliczki. Kierunkowskaz wrzucamy za pomocą 7-ki. Wtedy bez problemu włączamy się w ruch, bo nam ustępują osobówki. I ciśniemy. Jesteśmy 1/3 minuty przed czasem, więc nieźle. To nie jest nasz przystanek. Fajnie podoba mi się w tej mapie, że są dziury. Autobusem fajnie trzęsie. Przystankowy, pierwsze, drugie drzwi. Mamy jednego pasażera. Trójka wysiada. Jedziemy. Wy tego nie widzicie, ale ja na górze mam taki pasek biały. Jak niestety kursorem za bardzo ucieknę na ten pasek, Matejki, na chwilę tracę sterowanie. Chodzi o ten pasek, gdzie wybieramy autobus, zmieniamy linię, mamy dane kierowcy. Fraps mi tego nie wyświetla, bo bym musiał przełączać frapsa na inne elementy. A po prostu nie mam na to ochoty, bo to jest w ogóle moja pierwsza zabawa z frapsem i w ogóle nagrywam pierwszy raz takiego typu film na YouTube. Mamy żółte, jedziemy, autobus rusza. Jedziemy bardzo szybko. Następny przystanek Matejki. Na chwilę zmieniłem kamerę i ten kursor był wpadł w martwe pole. Tutaj zawsze na tym skrzyżowaniu wymuszają.
mamy minutę, 1/3 minuty jesteśmy do przodu. Następny przystanek, plac Rodła. Plac Rodła, następny przystanek. Ma straszne skomalenie grafiki, ale to jest miasto. Dojeżdżam powoli do celu. Widzę z daleka szałeczkę, że będę skręcał teraz w lewo. To jest informacja dla mojej linii. Linii 59. Podajże innej linii. Nie, tylko dla mojej linii. Autobus ma szczecińskie blaski. Rejestrowy S 35671. Mamy zielone. Kierunkowskazik. Wskazik. Czeka nas ostatni przystanek. Powolutku, spokojnie. Der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? I tu jest przystanek końcowy tej linii. Tu jest Rodla, czyli to by było 05900. Route 02 i CL 592, żeby dojechać na Wiszesławę. Postaram się następnym razem zrobić właśnie ten kierunek.